Bardziej można to porównać do olbrzymiego zainteresowania stronami rządowymi, sejmowymi. To jest tak, jak było ze stroną UEFA, kiedy rozpoczęła się sprzedaż biletów, tak jak było ze stroną KPRM-u, kiedy zawisł na niej raport komisji Millera. I wygląda na to, że od tego zainteresowania się zaczęło. Natomiast potem, jak to bardzo ładnie jeden z internautów zauważył, tak jak do pokojowej demonstracji dołączają się ci, którzy tłuką szyby i palą samochody, tak było i w tym przypadku, czyli do tego zainteresowania doszedł nie tyle atak hakerski, co uruchomienie programów, które po prostu dobijają się do danej strony, w związku z tym ze względu na obciążenie nie wszystkie serwery wytrzymały. Ale sytuacja jest pod kontrolą. Podkreślam, to nie jest atak hakerski. To nie jest atak hakerski. Na ataki hakerskie Polska jest przygotowana. Istnieją instytucje, które rządowych i innych państwowych serwerów bronią. Natomiast tu mamy do czynienia po prostu z ogromnym obciążeniem. Tak jak niedawno w ten sposób zostały zablokowane serwery FBI, serwery Sony, serwery Uniwersalu. Czyli nie jest to atak hakerski, ale jest to olbrzymi napływ pytań, olbrzymi napływ chętnych, zainteresowanych obejrzeniem treści na danej stronie. Czy ABW na przykład podjął jakieś działania w związku z tym wydarzeniem? Oczywiście, gdy coś takiego się dzieje, to każdy bardzo chętnie się podłączy i przypisze sobie tutaj ewentualny sukces. Natomiast ja bym bardziej zwrócił uwagę na to, że jest to próba obrony wolności w internecie, tak naprawdę atakowaniem tej wolności, bo my wszyscy państwo, wszyscy internauci mają prawo do tego, żeby do stron rządowych, żeby do stron instytucji państwowych docierać i informacje stamtąd otrzymywać. Przecież to są wszystko strony utrzymywane z podatników, w tym również z podatków od internautów pieniędzy. W związku z tym no nie jest to metoda, którą należy wolności w internecie bronić i takie jest zresztą dosyć zgodne stanowisko tych wszystkich organizacji pozarządowych, które tą konkretnie problematyką się zajmują.